Cześć, pomodowe świry, witajcie w mojej łazience. Tak, to jest łazienka, a to są ręczniki i one będą tu wisiały, bo to jest łazienka. Dzisiaj opowiemy sobie o pomadzie do włosów, a właściwie kleju do włosów, glince do włosów od marki Baxter of California i będzie to clay pomade. Zapraszam. Dzisiejszą recenzję dedykuję koledze z grupy pomadowej na Facebooku, którego nazwiska nie wymówię, bo nie chcę się zbłaźnić. Ale ty wiesz, że chodzi o ciebie. Tak więc, Baxter of California, Clay Pomade. Spytacie, skąd mam taki fajny, mały słoiczek? A pochodzi on z zestawu czterech pomad od Baxtera. Mamy tu clay, hard water, hard cream i cream. Takie pudełeczko kosztuje chyba około 100. Jest to fajna opcja, żeby sprawdzić sobie, która pomada nam pasuje, a która nie. Zamiast od razu wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na pomadę, którą użyjemy raz czy dwa, lepiej kupić sobie taki mixer kit. Uważam, że wszystkie marki powinny mieć takiego kita, który pozwalałby na to, żeby sobie daną pomadę wypróbować w niewielkiej ilości. Baxter of California to, jak nazwa wskazuje, amerykańska marka, która powstała już w latach 60. Założona została przez Baxtera Finlaya, stąd też Baxter of California. Oczywiście marka produkuje oprócz pomad kosmetyki dla mężczyzn, są to kosmetyki do golenia, żele, szampony i tak dalej. Ale my dziś skupimy się na pomadzie. Pomada wychodzi w słoiczku plastikowym. Dosyć minimalistyczny, że tak powiem, design. Przezroczysty słoiczek, czarna nakrętka. Będę recenzował tą pomadę, że tak powiem, z perspektywy małego słoiczka, ale duży za bardzo nie różni się od tego małego. Chyba tutaj coś jeszcze jest dopisane na wieczku, natomiast wygląda bardzo podobnie. Także tutaj mamy oczywiście nazwę pomady, nazwę marki i informację o tym, że jest to mocny chwyt i matowe wykończenie. Słoiczek odkręcamy, pomada wygląda w ten sposób, ma taki brudno-biały kolor, nieco jakiś taki beżowy, kremowy. I teraz tak, jeśli chodzi o zapach tej pomady, glinki, może będę mówił glinki, kleju. No to jest on taki średnio przyjemny, przynajmniej dla mnie. Wydaje mi się, że ma taki anyżowy zapach. Na szczęście po nałożeniu na włosy praktycznie go nie czuć, także to jest duży plus. Dzisiaj próba na włosach suchych. Jak widzicie, mam suche włosy, sianko jest już przygotowane. I co? Dokładny opis składu i tak dalej znajdziecie w recenzji w postaci artykułu na blogu, także link gdzieś tam też na dole umieszczę. Ok, nabierzmy sobie pomadę. Nabierając możemy wyczuć od razu pewnego rodzaju opór, gęstość, zbitość tej pomady. Nie wiem, czy jest takie słowo zbitość. W każdym razie widzicie, ona się w ogóle nie klei praktycznie. Jest cały czas na górnym palcu i na palcu wskazującym i nie przyczepia się do kciuka. Ok, myślę, że taka ilość nam wystarczy. Rozcieramy ją w dłoniach. Stawia całkiem spory opór. Troszkę trzeba ją rozgrzać. Po rozgrzaniu jest praktycznie niewidoczna na dłoniach. Zapach oczywiście się unosi, ale i co? Wcieramy we włosy. I z Baxterkiem lubię stylizować takie luźne fryzury, bez jakiegoś tam szczególnego czesania.
Zazwyczaj robię to rękoma, ewentualnie grzebieniem z grubymi ząbkami, ale może zostawimy dzisiaj rękę. I co, fryzurka jest gotowa. Już mam dosyć długie włosy, jutro idę do barbera, żeby się podciąć, ale mniej więcej tak to wygląda. Boki zaczesane do tyłu, góra też lekko postawiona do góry. W moim łazienkowym świetle nawet delikatny połysk wyszedł zamiast matu. Nie wiem czemu. Ale generalnie pomada jest bardzo fajna, plastyczna. Włosy nie są sklejone, jak widać są dosyć luźne, ale jak raz je tak zaczeszę, to już tak zostaną. Także to jest na pewno plus. No i do tego pomada fajnie się zmywa. I z rąk, i z włosów, także no jest to jeden z jak do tej pory chyba moich ulubionych klejów, glinek. Włosy się nie kleją, są fajnie zaczesane. Dosyć naturalny połysk, no może trochę bardziej mat powinien być, ale dosyć naturalnie, fajnie się włosy układają. Nie są obciążone, fryzura wygląda fajnie, naturalnie. I co? Zrobimy jeszcze próbę na włosach mokrych. Próba na włosach mokrych, mokrych, wilgotnych. Towel dry, tak zwane. Ok. No to jedziemy. Scoop. Generalnie uważam, że pomada prezentuje się lepiej na włosach suchych niż na wilgotnych. Ale chcecie pewnie wiedzieć, jak wygląda i na mokrych, i na suchych. Na włosach wilgotnych wygląda tak. I ten chwyt jakiś nie jest super. Powiem szczerze, kosmyki włosów spadają. Lepiej to wygląda na włosach suchych. Generalnie chyba glinki, kleje w ogóle wyglądają lepiej na włosach suchych. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze możemy to uratować. Suszarka, szczotka. Z łyżką. Podgrzebieniujemy. I pyk. Ok, podsumowując, klej pomade od Baxtera. Jak do tej pory jest to chyba klej, który mi się najbardziej spodobał. Uważam, że to jest bardzo dobry produkt. Na włosach suchych bardzo fajnie się rozprowadza, bardzo łatwo układa się fryzurę, dosyć naturalne efekty da się z nią osiągnąć. Włosy trzymają się bardzo fajnie. A nie są posklejane. Fryzura kilka godzin się na pewno będzie trzymać. Zawsze można ją poprawić, ponieważ jak widzicie, włosy nie są sklejone. Nie są jakieś takie toporne.
bardzo fajne, naturalne fryzury można z tym układać. Domyślam się, że Messi też byśmy zrobili, natomiast ja już mam za długie włosy, żeby je sobie tak jakoś postawić. Na włosach mokrych, wilgotnych, średnio się sprawdza według mnie, chyba że podsuszymy tak jak teraz, no to nawet zyskujemy chyba lepszy nawet hold. W każdym razie uważam, że jest to bardzo fajna glinka. Polecam Wam, jeśli szukacie czegoś z matowym, powiedzmy delikatnym połyskiem, czegoś co się fajnie zmywa, czegoś co się fajnie nakłada, a niekoniecznie ładnie pachnie i niekoniecznie jest tanie, w każdym razie skuteczne i bardzo, bardzo wydajne, to polecam Wam właśnie Baxtera. I co? Łapki w górę, subskrybujcie kanał, zostawcie w komentarzach swoje opinie na temat tej pomady, jeśli już jej używaliście. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to również chętnie odpowiem. Zapraszam do odwiedzenia mnie na innych portalach społecznościowych, na których jestem. Tak jak mówiłem, recenzja pisemna pojawi się w opisie, link do bloga. A ja się z Wami żegnam i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!